Okej, okay, witam wszystkich bardzo serdecznie. Tu już zaczynamy kolejny odcinek z Warcrafta. I w tym odcinku postaramy się przejąć tutaj tą kopalnię. Dobra. Czego my jeszcze potrzebujemy? Ej, tutaj jedna jednostka tylko zbiera ten, ale lipa. To ty musisz jak najszybciej zbudować te spichlerze i do 70 zrobimy. O, a te wiwerny możemy wysłać na ich wieczne potępienie. Się trochę zdziwię, jak przylecą im wiwerny na chatę. A jeszcze jej ich szło jakoś ulepszyć, tylko o, właśnie o tym mówiłem. Nie chcę tam bazy atakować oczywiście, chciałbym tego Chana, Hana ubić, czy jak on tam atak ma. Podkrywamy sobie trochę mapkę nimi. Okej, tu jest już obóz. Tu jest już obóz i baza. Ej, oni tu chyba są. Dobra, dotworzymy sobie kilku chłopów. Czego ty chcieć? Naprawimy sobie nasze. O właśnie. O kurwa. Dobra, zbijamy najpierw tych. O kurde, one aż tyle żarły tego. To jest niesłychane. Dobra, dotworzymy sobie jednego towera co najmniej. Duchy są niespokojne. Czego ty chcieć? O, właśnie o tym zapomniałem, o ulepszeniu. Tutaj podstawa jest przecież. O, kogo my tu mamy? Znachora potrzebujemy. Możemy jeszcze wiwernę jedną dotworzyć. O, już przyjechali. Właśnie tego się obawiałem tutaj. Ale mamy teraz bohaterów w bazie, może tutaj nawet lepiej. Trzeba tych kafanów wysiekać z tyłu. To jest tutaj konieczne, konieczne. No zrobią taki ospizdel na chacie. To wy sobie nawet nie wyobrażacie tego. O, i możemy te wszystkie jednostki przyładować do środka. To jest fajny pomysł w sumie. Bestie kodę jeszcze zrobimy. O, i to ja. Mamy równe 40, tak? No to musimy lecieć już z tym. Oni byli gdzieś tutaj, tak? No to tu wysadzimy wszystkich. My w tym czasie się trochę zredagujemy, tak? Zregenerujemy. O, bestia kodo przyleciało. O kurwa, a tu nie wiedziałem, że oni są. To teraz jesteśmy w ciemnej lupie. Tak cieszyłem się, że ogarnięto jest wśród nas. Nie ma co na ten, to po prostu teraz wam pokażę, jak my to zrobimy. Ten tam się składa, nie mogę wejść. Bo najpierw tych czarodziejek, czarodziejki z księżyca wybić. Teraz możemy na włosie się skupić. Stawimy sobie znaki leczenia. Wiecie co? I musimy się powoli już szykować na atak. Dobra, wy go ujebcie, ubijcie.
ty jeden chłopie będziesz musiał tutaj zrobić więcej wieżyczek. Ja to zrobię. O, super. Bierzmy się do roboty. Dabu. Wziął ktoś ten? Chyba tak. Za honor. Musimy teraz do tej po prostu kopalni. I to się chyba... źródło życia będzie, mam taką nadzieję wielką. Dobra, tutaj jeden tak. Ten najlepiej, żeby już tworzył nam legowiska. Co my tutaj jeszcze możemy zrobić? Kogo tu brakuje? W sumie wszystkich. Dobra, na pewno będzie katapulta nam potrzebna i teraz się zwiększy zasób naszej... kosztów naszych. Kto tam miał tą flaszkę? Kain, tak? O. Życie? Życie, bardzo dobrze. Iśmy najpierw to zrobić, żebyśmy dostali bufa do życia. Dosyć sporego nawet. Coś trzeba zrobić? Praca, praca. Dobra, co my tutaj potrzebujemy do ataku? Jeden ten w zupełności wystarczy. Może jeszcze jednego Taurena. Gotowe! Katapulta będzie. To z trzech się patrzę. I jedną wivernę. Czego ty chcieć? Chętnie. O, siema. Na was czekałem. Kurwa, bestie toru nam zabiją, niedobrze. Gotowe! No już małe koszta. To bardzo niedobrze. Ej. Skąd tyle się ich wzięło tutaj na raz? Tak, praca. O kurde, chyba wiem już. Ja to zrobię. Dobra. O. Jest ich zdecydowanie za dużo. Coś trzeba zrobić? Tak. Tak. Ja to zrobię. Czego ty chcieć? Złoto się powoli kończy, więc musimy się streszczać. Dobra, ci zbudujcie jak najwięcej legowisk i spróbujemy to po prostu na całą... Dobra. Czego ty chcieć? Chętnie. Teraz by trzeba było dotworzyć sobie trochę jednostek. Katapulta jest, bestia kodo jest. Co jeszcze potrzebujemy? Może jeszcze jedną wivernę? Się patrzę, co? Co? No dobra, no to jeszcze jedną wivernę i mamy cały skład. Możemy atakować ich tam. Która baza będzie łatwiejsza? Chyba ta. No zdecydowanie ta. I tu gryfy wychodzą, więc... O kurde, tutaj nie idzie przejechać w żaden sposób. A może idzie jakoś? Oj, niedobrze. Jakiś problem. A nie, idzie przejechać w jeden bardzo łatwy sposób. Najpierw się zajmijmy ludźmi. Gotowe! Tak. Dobra, wy to już powydobywaliście. O, to mam jeszcze lepszy pomysł. To wy zrobicie nam wieżyczki tutaj. Tu nie można budować. Czemu? Chętnie. No i tak tutaj rozstawieni, to tam gówno nam mogą zrobić. Jeden strzela w jednego, drugi strzela w drugiego. O, jakieś ulepszenia oczywiście na topie. Nie trać wiary, młody przyjaciel. Bierzmy się do roboty. Dobra, lecimy. Przyszedł twój czas. Wywabimy ich tak standardowo jak zawsze. Nie chcę tego tracić. Już się robi. I postawimy znaki leczenia. O,
O kurwa, ile ich tutaj jest. Szybko rzucimy wszystkie spala. Dobra, skupmy się na tym. To jest przyczyna wszelkiego zła na świecie. I zniszczmy tą bazę i... kilku więcej. Na pewno czarodziejkę najpierw chcę zniszczyć. Może okopter to może być się naprawdę niesłychane zdarzające rzecz. Ale myślę, że już mają to zamiatane. Dobra, zajmijmy się zniszczeniem tego budynka. Budynku, budynka. Można dodać shifta? Nie. Tak. Dla wilku więcej. A ta owca to co to jest? Nie wiadomo. Teraz tych chłopów trzeba powybijać, bo oni jednak trochę puchą. Jeśli to koleje. Dobra, jedziemy dalej. Już możemy dotwarzać inne jednostki. Dobra, co nam będzie potrzebne? Jeden Tauren. Się patrzę, jak ktoś przeżyli jakimś cudem. Tak. A oni to co tutaj odwalają? Czego ty chcieć? Za dzikie tematy. A jeden Tauren to już mówiłem. Bestia Koda przeżyła? Tak. Czyli dwóch jeźdźców, trzy wiwerny co najmniej. O kurde, nie stać nas. Jeden znachor, dwóch troli, a tyle. Ważne, żeby ten Cepelin przeżył. On nie przeżyje, to możemy sobie narysować. Dobra, ci co mogą, to tam już będą biec. Ja słyszę twoje wołanie. Gotów do jazdy. Pomścić Zul'jina. Super. Mam w sumie dylemat, bo oni mają mało życia. To zrobimy to tak. Czy ty mi grozisz? Cała naprzód! Wyładujemy ich przy tym. I dotworzymy sobie jeszcze trochę jednostek. O, możemy szamana na przykład wziąć. Iweny tu niech lecą. Może jeszcze jednego Tauena. Nie wiem, co tam jeszcze by się przydało. Wiem, że oni powinni tutaj niszczyć tą bazę, bo za to dostajemy bonusy dosyć prężne. Jak tam wylecz... A, wy jeszcze lecicie. No dobra. Już tak czuję, że my to teraz zrobimy, wiecie? Tak czuję mocno. Tak. Okej, oni się już nie mają w jakikolwiek sposób dotworzyć. My mamy pełno zasobów, pełno słów. Pełno żywności, już do 70. Bierzmy się do roboty.
Więc nic, tylko się załadować do ich bazy i zniweczyć ich niecne plany. Dobra, nasze wiwerny już się chyba... O, jeszcze szamana mamy. Kogoś jeszcze ktoś się tworzy? Nie, wiwerny też nie, nie. No to lećmy więc. Najbardziej ten szaman mnie tu będzie deprawował, ale mam na niego, znaczy szaman, mam na nich tutaj też pomysł. Mianowicie złapiemy. Nie ma sprawy, atakują za dum Hamera! O kurde. To jest koniec już. Nie ma już nic. No dobra, wiecie co? Olejmy to. Mamy tyle wież, że oni sobie mogą tutaj strzelać i strzelać. No chuja zrobię. Tylko nadzieję przynajmniej. Nie zostały nam tutaj żadne jednostki. Tylko otwórzmy sobie po prostu. O, tego moja Dina możemy wybić drzewem, w sumie pokusić tutaj. Nie chcę, żeby ją miło strzelać czasami. W żadnym wypadku. Jak długo ten stun trwa? Atakują nasze miasto! Chyba tu wszystko, całe drewno już wyjąbane. Postaje. Gdzie on jest? Zniknął? No tak. Dobra. To teraz, skoro on nie żyje, my mamy tu pełno jednostek, to coś tak czuję w pierdol, wiecie? Czuję, że poniesie ich dzisiaj melanż. Czy ty mi grozisz? Trzeba ci czegoś? Tak, wozu? Nie ci. Tylko ci. No, nie tak też nie. Dobra, tak. Musimy tu zdjąć tą... O kurwa. Chodźcie, chodźcie. Tu już mamy dla was przygotowane. Nie idziecie? To my możemy przylecieć. Ale kurwo! Rozpakuj się tu. Ono. Teraz zbierasz tych tylko. Trzeba ci czegoś? Jak mogę zrobić? Dawać, dawać, na to już nie wiem. O kurde, dużo ich tutaj trochę. Ale mam też pomysł. Robimy to tak. Kurwa, my tu sami zostaliśmy, ale lipa. Co? Czas chyba się wycofać. Kurde, tu jeszcze więcej ich jest. Nie jest dobrze. Nie spodziewałem się, że oni tyle jednostek mają po prostu. Dobra, jedyną opcją, jaką tu jest wchodzi w grę, to jest to, że ten żyrokopter nas zabierze. No, a, bo wszyscy mnie przeleźli. Dobra, to zrobimy to trochę inaczej teraz. Spróbujemy ich spierdolić. Pozbieramy sobie jeszcze te dwie jednostki kluczowe jakże. A, i od dołu przecież będzie się rozpakować. Ważne, żeby oni tutaj połapali te wieże trochę. Wyłapali. Można... A, ten sterowiec już czas szedł. Co wam powiem, że nie widzę tego zbyt różowo.
Ale mam też pomysł. Teraz szybko bohaterów trzeba ożywić. I zrobimy to tak, zrobimy dużo łowców. Jedną katapultę. Co jeszcze? O, wiwerny możemy już teraz wysyłać w sumie na nich. O, zniszczymy im te chaty, to się nie dotworzą. Tylko, że mamy teraz problem dosyć ciężki, bo nie mamy złota. Pomścić Zul'jina. Tak. Drewno się nam raczej nie skończy, ale złoto jak najbardziej tak. W dodatku bohaterowie się dopiero robią. Trzeba więcej złota. My coś im tam rozwaliliśmy chociaż? Nie. No to zrobimy ulepszenia jeszcze do tego. Co tutaj jeszcze się przyda? No na pewno trochę tego będzie potrzebne. Te wiwerny już muszą lecieć, żeby im zrobić pogrom na rozgrom na chacie. O, i ci możesz jednak wydobywać oczywiście. O, super, Czar polecisz tutaj. Już posterowiec. Ten się dotworzy jeszcze. To więcej złota, więcej złota. Oj, tutaj gdzie są? Ja pierdolę, gdzie oni mają tych gryfów? Nie znaczy, że nie możemy ich trochę osłabić. Chodźcie, chodźcie. W górę, dalej! Lok, Regar, Nogal! Idą? Tak. Chyba tak. Za honor! Dabu! Za honor! Przyjmować, panie! Tak. Badania zakończone! Tak. Super. Oni chyba lecą nawet do nas na bazę. No, to zaraz się zajmiemy. Na pewno było za mało jeźdźców. Osłabione jednostki mogą skoczyć tu. W tym Teal. Chociaż Teal miał już mieć inne zadanie, miał jechać posterowiec dla nas. Dobra, co my jeszcze po człowieku katapultę mamy? To jeźdźców jak najbardziej, jak najwięcej. Najmocniej. Może jednego tego, może jednego Tauriana, ale to wszystko. Jednego w sumie mogę dobrać. Szaman jest? Nie. To znachora. A to coś kosztuje? O, pewnie, że kosztuje. Dobra, dawać, dawać, bo oni nas zaatakują. O kurde, jeszcze ten się wskrzesi. Nie, w sumie jeden bohater by tutaj wystarczy. Może nie do końca. O kurde, jeszcze go nie ożywiłem. Ktoś wzywać znachora. Dobra, ale gobliński sterowiec już jest. To lecimy i tutaj szybki ogień musi być. Niech przodkowie nade mną czuwają. Czego nie pragnąć? Dobra, podlecimy sobie, wiecie jak, tutaj. Poczekamy, aż ten drugi bohater się będzie mógł zrobić. Taką armią tutaj spróbujemy ich podbić, a jak nie, to... To nie.
to nazwy dupcą. O kurwa, ile tych gryfów tu lata. Ale mam na nich pomysł. To już się zaczyna. Miejski sterowiec na pewno chce, żeby się trochę odsunął. I po prostu ich tutaj połapiemy. Jazda! W drogę! No teraz może być problematycznie już. Nie ma sprawy. Okej, ty się możesz dotworzyć? Możesz już. Jeszcze na twoje miejsce by przyszedł jeden pałę najlepiej. Trzeba mieć coś złota. Nie stać nas. Najprościej mówiąc. Zobaczymy, ile ich tutaj jest. Co tutaj jednak trzeba się szybko wyładować i wpierdolić. Nie ma co bawulkać za dużo. Dobra, jeden wystarczy, jak najbardziej. O, to jest chyba już ostatnie podejście. To może zapiszmy. O, to jest też dobry pomysł. I spróbujmy zrobić z nimi porządek. Zawsze szybko gryfy połapać. Zna fajnie wstawiać te swoje znaki. Nie można latających. No dobra, to wpierdol mi inaczej trochę. Okej, zniszczmy im to. Ta katapulta musi stać to. To jest konieczne. Drugą najważniejszą rzeczą będzie zdjęcie tego jednego, bo nas zabija. Dobra, dalej niszczymy to. Dobra, lecimy tutaj. Wodo zerze tego. Zniszczy ten gryf i bastion cały. To tam może to nie atakuje cokolwiek już. O, albo zniszczmy to, a ci co mogą strzelać, to się zajmą zdjęciem tego. Żebyście mi tutaj nie popadali. Ten, ty też tutaj już na kurwie. Sobie atakujcie nas. To sobie może. Czy żyją koptery tylko jeszcze. Dobra. A gdzie jest żyrokopit tutaj? No to teraz macie pozamiatane już chyba. Uuu, tu jest jeszcze wieżyczka. Bardzo mi się to tutaj nie podoba. Postrzelamy do niej po prostu. Nie, nie, nie chcę go tracić, żadny nie. O, same. Po prostu zniszczymy im to i powinno być pozamiatane.
A jak myślimy wszyscy jedno, to wszyscy jedno, tak? O, zajebiście, skończyliśmy tą misję. Jakby nie, niekorzystne. Zaczekaj, wodzu. To ta młoda czarodziejka, o której powiedział mi Grom. Zdaje się, że i ona szuka wyroczni. Ostrożnie, młodzieńcze. Ta grota to wymarzone miejsce na zasadzkę. Nie martw się, Kerr. Zostałem wychowany przez ludzi. Dobrze znam ich sztuczki. Nie zdołają mnie powstrzymać przed dotarciem do wyroczni. Dobra, to jest koniec odcinka. Dzięki wszystkim za oglądanie i pozdrawiam.